Cześć moi drodzy, witajcie tutaj z Teksasu. Robię wstęp do porannika, za chwileczkę będzie porannik, ale muszę ten wstęp zrobić, ponieważ dzisiejszy porannik został zainspirowany materiałem, który miałem w komputerze, a nie wiem od kogo pochodzi. Naprawdę nie wiem od kogo pochodzi. Materiał cudowny, bardzo rezonuje ze mną i powiem wam, że on gdzieś tam, ja go skądś mam, gdzieś go skopiowałem, zapisałem sobie, nie wiem od kogo, a materiał sam dopominał się o to, żeby go przeczytać. Powiem wam jak. Ten materiał był zapisany gdzieś tam w moich dokumentach, ale nie w komputerze, tylko na OneDrive, bo ja OneDrive nie lubię używać. Jakoś mi się tam zapisał. I pojawił mi się 3 dni temu ten materiał, jak otwierałem Worda, nagle wyskakuje mi z tym materiałem. Przeczytałem go. Zamknąłem, bo używałem co innego, chciałem go otworzyć, nie mogłem go znaleźć. Po czym wieczorem na drugi dzień znów otwiera mi się sam ten materiał. Jakby poczułem, o, on mnie woła. Dzisiaj rano postanowiłem odnaleźć ten materiał, odnalazłem go, wydrukowałem sobie i ten porannik dzisiejszy będzie przygotowany na bazie tego materiału, ponieważ nie wiem, czy jest ten materiał, a nie jest to mój materiał, to ja przepraszam autora tego materiału, że użyłem i nie mówię, czy jego jest autorstwa, bo po prostu nie wiem, ale jest moim zdaniem tak ważny, że postanowiłem użyć ten materiał mimo wszystko, tym bardziej, że on sam dopominał się, hej Zygi, powiedz o tym. No więc zapraszam do porannika. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Zygi z Teksasu, nadaję ze Spring Branch, z mojego podwórka, obok mojego domu, przed sobą mam mój ogród, za mną ulica, a ja jestem razem z pieskiem, który leży tutaj na dole pod ławką, właściwie pod stolikiem. Pieska mamy od siostry mojej żony, bo ona poleciała do Polski. Żabka jest przekochanym pieskiem, aczkolwiek nieszczęśliwym, dlatego że nie widzi. I jest w głębokiej depresji, takiej, no głębokiej, no jest w depresji. Bardzo przeżywa to, że nie ma jej pani, a kocha nas. Ona się zawsze bardzo pięknie zachowuje, kiedy my odwiedzamy siostrę mojej żony w jej domu. No to żabka z radości skacze, piszczy, zaraz chce na kolana, czuje nasze energie. Więc dlatego siostra mojej żony zdecydowała, żeby została żabka u nas. No ale mimo wszystko przeżywa, więc gdyby tu było jakieś szczeknięcie, to znaczy, że ze mną jest żabka. Moi kochani, moi drodzy, co tam u was? Jak się czujecie? Po poranniku życzliwości napłynęło sporo listów, sporo pytań. Nie będę o tym dzisiaj rozmawiał, ale postaram się kiedyś tak zebrać i może jeden poradnik zrobić takie listy, odpowiedzi na listy, odpowiedzi na pytania. Więc będzie coś takiego. Natomiast dzisiaj chciałbym się zatrzymać na... Zrobiłem sobie notatki oczywiście i chciałbym się zatrzymać na pewnych kwestiach, które moim zdaniem trzeba o nich mówić, a które nie są do końca zrozumiałe. I one też dla mnie, powiem wam, że były mało zrozumiałe przez długi okres czasu. Mniej więcej od 3 lat zaczynam rozumieć, jak to działa. Ale jakby rozumiem dziś, że istnienie niekorzystnych zjawisk na naszej planecie, niekorzystnych wydarzeń, które mają miejsce na naszym świecie, tak naprawdę jest uzasadnione w sensie takim, że wiadomo, skoro wiesz, jak działa ten świat, to wiadomo, skąd one się biorą, te zjawiska. Czy jesteście gotowi na przykład na zaakceptowanie takiego faktu, że obecne wydarzenia na świecie, cokolwiek byś sobie teraz nie pomyślał,
czy to będzie pandemia, zastrzyki, wojna, ujawnienia, czy jeszcze jakieś inne rzeczy, które są negatywne, czy potrafisz dopuścić do siebie taką myśl, że to jest wynik naszej zbiorowej myśli, wynik myśli naszego zbiorowego umysłu, planetarnego umysłu, no bo takim jesteśmy też. My nie jesteśmy tylko myślą indywidualnej jednostki, ale jesteśmy myślą pewnych zbiorowisk. Tak się zachowują zbiorowiska typu zbiorowiska, które są blisko siebie w jakimś stowarzyszeniu, mają wspólne myśli, dlatego się też spotykają, a potem tworzą te myśli. Ale tak jest i ze zbiorowiskami narodowymi, bo powstaje pewna wspólna myśl narodowa. Nieważne, czy ona jest piękna, czy nam się tylko wydaje, czy jest piękna, ale jest. Jest wspólna myśl. Mrówki. O, mrówki mi na moje notatki weszły. Więc czy jesteś gotowy na to, żeby zaakceptować fakt, że również nasza wspólna, zbiorowa, ludzka myśl tworzy rzeczy negatywne, które są jej wynikiem? To jest prawda. To jest niestety prawda. Czy zatem chciałbym powiedzieć przez to, że nie istnieją żadne ciemne siły i to naprawdę tak sobie my sami robimy tego typu rzeczy? Nie. Ciemne siły, które istnieją i są bardzo realne, żywią się tymi naszymi przekonaniami i potrafią spowodować sytuacje, w których my sami jesteśmy przekonani co do słuszności tych myśli, które nam zostają podsuwane. Robią to dość sprytny sposób, bo robią to tak, że my wpadamy w pułapkę przekonań. To są takie proste przekonania. Ja wam opowiem o takim przykładzie audycji, którą lubię zresztą. To jest kanał, ale nie będę mówił nazwy może. Bardzo go lubię. Młodzi ludzie, którzy prowadzą kanał, mają swoje dzieci, to już jest trójka. I w pewnym czasie wybrali się do miasta, żeby dzieciom pokazać bliżej miasto, trochę odpocząć od wsi. Pojechali do jakiegoś miasta i trafili na restaurację, która była żywcem wyjęta z PRL-u. Wiecie, takie laminowane blaty, do nich przykręcone talerze na śrubę, przy tych talerzach przykręcone do stołu i przytroczone łańcuchami widelce i łyżki. No i słuchajcie, ci rodzice, młodzi rodzice, którzy nie pamiętają PRL-u, mówią do tych dzieci: słuchajcie, zobaczcie, tak kiedyś wyglądało życie w Polsce. To jest prawdziwe. Mnie o tym mówili moi rodzice. Te dzieci, które z nimi były, były w wieku chyba 2 lata i 4 lata i jeszcze jedno takie dopiero co urodzone, mniejsze, więc temu małemu chyba to nie zaszkodzi, ale w tej dwójce zrodził się program, został im nadany, który wytworzy pewne przekonanie o tym, jak wyglądała historia Polski w PRL-u. Te dzieci zobaczyły te nażywca, te przykręcone talerze blaszane i te przykręcone i przytroczone łańcuchami sztućce do stołu. I one będą przekonane o tym, że tak wyglądało życie w PRL-u, co jest nieprawdą. Bo ta restauracja powstała jako pewnego rodzaju żart z filmu Barei, tak? Więc co się tworzy? Nowe przekonanie, nowa historia. Tak budują się programy. I my wszyscy dzisiaj mamy wbudowane takie programy i sami tym programom dajemy się uwodzić. Ciemne siły doskonale nas znają i potrafią stworzyć programy, które wykorzystują, wrzucając nam to jako wrzutkę, a my się łapiemy na te programy i co więcej, będziemy bronić ich naprawdę z ostrym narzędziem w ręku, bo czujemy, że one są nasze. My się wkręcamy w te programy. Ciemne siły żywią się tym, bo kiedy my się wkręcamy w te programy i skaczemy sobie do garteł, żeby uznać słuszność jednego albo drugiego programu, bo oni umiejętnie przeciwstawiają te programy, no to wytwarzają się bardzo niskie energie, które są bardzo potrzebne ciemnej stronie, bo to jest ich jedyny sposób na to, ażeby przetrwać w tej rzeczywistości. Niskie energie.
tym oni się dziś karmią. Kiedy robią to, to tak naprawdę zyskują kontrolę nad tobą. Ciemne siły nie mogą jednak cię kontrolować, kiedy nie potrafią stworzyć problemu w twoim życiu i nie potrafią cię zmusić do tego, ażeby ich program przyjąć za twoje przekonanie. Nie będą tego potrafiły zrobić. To są dla nich trudni ludzie. Dobra, ale o tym chyba za chwileczkę. Problemem będzie twoja reakcja emocjonalna na takie programy. Negatywne myśli zaćmią twój umysł. Mogą, nie muszą. Mogą zaćmić twój umysł i mogą sprawić, że poczujesz się jakby uwięziony w takim błędnym kole, bo czujesz, że to jest jakieś przekonanie i kiedy go poczujesz, że ono już nie jest twoje, że wyczułeś, że to jest narzucone ci przekonanie innych, to zaraz migiem starasz się przyjąć inne przekonanie, kogoś innego, żeby nie było pustki. Przyjmujesz przekonanie innych. Na przykładzie to powiem tak. Ktoś wyczuł, że na kanale X był bardzo przywiązany do pewnej narracji i przyjął przekonanie tego głoszącego tam na tym kanale tą prawdę jako swoje. Ale powstała gdzieś tam rysa na tym przekazie i w wyniku czego to przekonanie się bardzo osłabiło, już nie jesteś taki przekonany. Co więcej, ta rysa pęka dalej i odrzucasz to przekonanie. Ale migiem sięgasz do nowego przekonania, inaczej mówiąc, skoro nie tak, to co było przeciwne temu zdaniu z kanału X? Aha, na kanale Y mówili o tym, tak, mówili, że tamten mówi nieprawdę, bo to jest, wygląda tak i tak. Kupujesz nowe przekonanie. Dalej, nie zrobiłeś tego z poziomu własnego serca, czucia, tylko z poziomu umysłu. Zanegowałeś jedno przekonanie na rzecz drugiego przekonania. I znów jesteś pułapce przekonań, które zostały narzucone przez ciemnych. No i teraz można by sobie zadać pytanie, no jak to, Zygmunt, ale przecież to są kanały alternatywne. Ciemni nie mają na nich wpływu. No widzisz, i nie, to tak nie jest. To, że jakiś kanał nazywa się alternatywnym, nawet mój, wcale nie znaczy, że na ten kanał nie mają wpływu inni. I ja też łapię się na pewnego rodzaju przekonania, aczkolwiek próbuję z czasem odchodzić od tego i wy mnie namawiacie do tego, żebym jednak przy jakichś przekonaniach pozostał. Ja tutaj podam przykład jednego z komentarzy, nie będę mówił nazwiskiem czy tam nikiem, ale no, bardzo mocno zaprotestowała pewna istota, nie wiem czy kobieta czy facet, bo nikt był dziwny, która mówi, Zygi, tracę zaufanie do twojego kanału, jak śmiesz pokazywać, i tutaj chodziło o jeden konkretny film, a też nie będę mówił nazwy, ani kto w nim wystąpił, bo to nie jest istotne. W każdym razie ta istota pisze do mnie dalej tak, Zygi, pilnuj się i filtruj, musisz wybierać, co jest prawdziwe, a co nie. No i zobacz. Ta istota namawia mnie do tego, żebym stał się takim cenzorem, który będzie teraz odsiewał prawdę od fałszu. Ale pytanie, jaką prawdę, czyją prawdę i od jakiego fałszu i czyjego fałszu? Mojego? Mojej prawdy? Twojej prawdy, tej osoby, która mnie do tego namawia? Twojego fałszu? Tak? Co mam odsiewać? Gdybym poszedł tym tropem, to powiem wam, jak sobie policzyłem komentarze negatywne, które namawiały mnie do tego, żebym nie robił audycji z kolejnymi osobami, to tak naprawdę ja nie miałbym dziś z kim robić tych audycji. Bo są zarówno gorący zwolennicy konkretnej osoby, czy istoty, i zaciekli przeciwnicy tych samych. Przeciwników jest z reguły dużo, dużo mniej, ale gdybym posłuchał przeciwników, i nie robił audycji tylko dlatego, że oni ich nie czują, mają prawo. Ale gdybym się zastosował do tych ich wskazań, naprawdę
nie mógłbym zrobić nic. Więc chciałbym to przypomnieć, że staram się utrzymać ten kanał jako kanał pluralistyczny, w którym pokazuję bardzo wiele opcji, bardzo wiele teorii, które nie tylko, że są niezgodne czasem ze sobą, one czasem są przeciwstawne sobie w wielu punktach. Natomiast chcę wam pokazać tym sposobem, tym podejściem, że te teorie również mają bardzo wiele punktów wspólnych. Co to znaczy? Że chcę was dzisiaj zachęcić do tego, abyśmy zaczęli szukać nie punktów przeciwnych, ale punktów wspólnych. Bo nawet jeśli wyłapiemy punkty przeciwne w tych wszystkich teoriach, to co nam to dało? Pomyślcie, co nam to dało? No nic, no znaleźliśmy niezgodności. Czy posunęliśmy się o krok do przodu? No w znajdowaniu niezgodności pewnie, tak? Ale czy coś wspólnego uzgodniliśmy? Nie, nic nas to nie posunęło do przodu. Zatem, moim zdaniem, lepiej poszukiwać punktów wspólnych w tych, mimo jakby takiego osądu, że one są przeciwne sobie, to jednak poszukiwać punktów wspólnych, aby zacząć uzgadniać wspólnie naszą rzeczywistość. I muszę polecieć przykładami, bo popatrzcie, na przykładzie narracji, która płynie, na przykład, o, mrówka znowu, ale już mnie urządliła. Na podstawie narracji, która płynie ze słów czy z audycji Darka Michalika, który mówi o różnych rasach kosmicznych, o tych, one, jakie one są i tak dalej, płynie pewnego rodzaju przesłanie. I teraz, w przeciwieństwie do tego, jaki tu kanał wziąłeś za... No te kanały straszące, które mówią o tym, jak te wszystkie rasy kosmiczne przejęły naszą Ziemię, no versus tego mamy rasy bardzo nieprzyjazne, tak? Do tego dołożyłbym tutaj przesłania na przykład Ani Głowacz, która swoimi książkami, audycjami też wywołuje wiele kontrowersji, ale jednocześnie ma jeszcze więcej zwolenników. Do tego bym dołożył Jurka Pietrzaka z przesłaniem Ashayana Dean. Do tego bym dołożył Wingmakers i te wszystkie mity, które się wokół tego kryją. Przesłania Ra. Wiele elementów w tych wszystkich narracjach jest niezgodnych ze sobą, ale jeszcze więcej elementów potwierdza się i jest bardzo zgodnych. Więc uważam, że aby odkryć, jak uzgodnić wspólną rzeczywistość dla tego świata, musimy skupić się dziś nie na przeciwieństwach, ale na punktach wspólnych. To jest cel tego kanału. Taki jest mój osobisty cel. Nie możemy zbudować zgody na przeciwnościach. Zgodę możemy budować tylko na podobieństwach. Zgadzacie się ze mną? Dobra, wiecie co, przeszkadza mi ten wiatr, kurczę, ale założyłem kota, mam nadzieję, że nie słyszycie tego. Dobra, kiedy mówimy o ciemnej stronie, to często, czy też o negatywnych siłach bardziej, to często omawiamy istoty pozaziemskie, prawda? Szaraki, reptilianie. One są z nami obecne w tej tak zwanej popkulturze już od dziesięcioleci, no co najmniej 70 lat, są z nami. Chociaż istoty te są prawdziwe, to nie są one bezpośrednio głównym źródłem wszelkiej negatywności na naszej planecie. No, powiem wam, że jak miałem rozmowę w takim małym towarzystwie tutaj, no to wywiązała się od razu, może nie kłótnia, ale wszyscy chcieli mówić naraz. To nieprawda, a to prawda. Więc zdania były mocno podzielone. Ale na końcu muszę powiedzieć, że uzgodniliśmy pewien punkt. I chociaż one są prawdziwe, to dziś my, bo my jesteśmy kreatorami na tej ziemi, wyłącznymi kreatorami są ludzie, którzy mają duszę, którzy mają moc kreacji daną od Stwórcy. My jesteśmy częścią Stwórcy. My jesteśmy Bogiem tu na tej planecie. To my możemy wykreować tylko działanie tych sił. Nikt więcej.
kiedy zaczynamy się wkręcać w narracje, które są ciemne, zaczynamy kreować. Dokładamy do tego naszą energię, zwracamy, ten punkt uwagi jest zwrócony właśnie w tą energię. Tak to działa. Dzisiaj mamy przyzwolenie na ujawnienie, które dzieje się w kongresie. To my ludzie zmusiliśmy ich do ujawnienia, bo bardzo chcemy wiedzieć, jak to będzie. Co więcej, powiem wam, to my ludzie zmuszamy ich do tego, żeby zrobili Blue Beam. My na to oczekujemy, robimy to podświadomie, ale to jest nasze oczekiwanie. No to kiedy będzie w końcu ten Blue Beam? No jakoś, kurde, gadają i nic, nie? Nie ma ani Chrystusa na niebie, ani tych kosmitów. No to kurczę, to się realizuje. To jest nasze podświadome oczekiwanie na to. Wiem, kontrowersyjne zdanie, ale tak dziś myślę. Ciemne siły zdołały w dość cudowny dla nas sposób zinfiltrować nasz umysł. Doskonale nas znają, nie potrafią zrobić tego same, ale zasiały w naszych umysłach wszelkiego rodzaju iluzje ego. A my jesteśmy w tym doskonali, żeby dzięki tym iluzjom stworzyć jego realia, prawdziwy świat. Zaprogramowały ludzi w taki sposób, że kontrolują to, tą narrację. Jeśli my skupiamy się na tym i zaczynamy to kreować, oni kontrolują, ograniczają, czasem krępują samych siebie, ale bez nadzoru siły wyższej. Oni to robią we własnym interesie. Jest im potrzebna energia i jest im potrzebna nasza niska wibracja. To jest jeden z głównych celów istnienia. To jest tak samo, jak dla nas jest dziś istotne przetrwanie naszej duszy i to jest nasz cel numer jeden, to dla nich istotne jest przetrwanie ich ciała. Oni się skupiają na swojej fizyczności i będą to robić na wszystkie sposoby, jakie się tylko da, poprzez wrzucanie świadomości w inne ciała, w sztuczne ciała, przerzucanie jej z jednej świadomości, z jednego ciała do drugiego. Nie mają innego wyjścia, bo inaczej mogą przestać istnieć. My nie musimy tego robić, bo my jesteśmy wieczni. Nasza dusza jest wieczna. Ale oni nas przekonali do tego, żeby pomóc im w tym, żeby zamknąć naszą świadomość w tej sztucznym ciele, tu na poziomie ludzkim, w ciele rzeczywistym, ciele 3D, a potem przenieść się do ciała sztucznego. I muszę wam powiedzieć, że ludzie na tym bardzo głębokim poziomie szukają zmiany. Robią to czasem na oślep, ale chcą być zdrowsi, chcą być lepsi, chcą rozwiązywać swoje problemy, chcą żyć dłużej i chcą żyć z sensem. Podejmują się wyzwań. Wyzwanie ich polega na tym, że wiele osób nie wie, od czego zacząć, więc zniechęcają się i czasem całkowicie rezygnują z poszukiwań. Jakby zasklepiają się w takiej własnej bańce przekonań, tworzą te przekonania, czerpiąc z tego, co przekazują ciemna strona życia, zamykają się w tej bańce i tak żyją, mimo że tęsknią do tego, żeby szukać zmiany, być zdrowszymi, rozwiązywać swoje problemy, żyć dłużej i bardziej sensownie. To gdzieś głęboko w tej duszy, która już ledwie zipie i ledwo cichym głosikiem mówi do nich, dalej to mają. W tych dzisiejszych czasach, kiedy wydaje się iść wszystko źle, musimy pamiętać o jednym, że mimo że świat może się wydawać chaotyczny, ale wszystko się zmienia i jest w ciągłym ruchu. Ten ruch powoduje, że my cały czas mamy wpływ na kierunek tego ruchu, na to, w którym kierunku ten świat pójdzie. Kiedy ludzie zrezygnowani odpuszczają, tak naprawdę pozbawiają się tej szansy. Tej szansy, żeby pójść w tym kierunku, żeby być zdrowsi, lepiej rozwiązywać swoje problemy, żyć dłużej i bardziej sensownie. Odpuszczają to. Nasze myśli rodzą naszą rzeczywistość,
A im więcej masz myśli, które są pozytywne dla ciebie, twojego otoczenia, tym więcej tych pozytywnych rezultatów osiągniesz w swoim życiu i na tym świecie. Prosty mechanizm. Nie ma innego. To działa tylko tak. Twój umysł jest potężnym narzędziem, które przez wieki było ukrywane przed tobą przez ciemne siły. Dzisiaj ego jest ci też potrzebne, bo żyjesz w świecie dualnym, w którym potrzebujesz swoją duszę, żeby wydobyła z siebie ten pełny głos, jak masz żyć, żebyś to usłyszał, ale wykonawcą tego jest twój umysł, bo w takim świecie żyjemy, dualnym. Musisz to wykonać. Dziś nie wystarczy mówić tylko o tym, że my chcemy lepszej edukacji. Trzeba zrobić wszystko, ażeby tą lepszą edukację dziś na świecie stworzyć. I mówię to teraz do tych, którzy akurat w obrębie tej potrzeby żyją. Czy nadszedł czas, aby już przyszedł koniec ciemnych sił? A może inaczej jeszcze. Kiedy twoje myśli kierują się w stronę strachu i niepokoju, to tak naprawdę pozwalasz, aby więcej ciemnych sił przedostawało się do twojego umysłu i karmiło się twoją energią. Ty pozwalasz na to, żeby cię te robale obsiadały i mimo, że jesteś tak niechętny spożywaniu robali w pożywieniu, to dopuszczasz do tego, żeby te robale żywiły się tobą. Bo to jest robactwo, ja to tak widzę. Widzę to takim obrazem. Przepraszam, ale już nie potrafiłem tego powstrzymać. Zakurzyło. Kiedy jednak myślisz pozytywnie, to świetliste istoty pracują nad zmianą twoich negatywnych wzorców myślowych na pozytywne. Więc zastanówmy się nad tym, czy to już jest czas, żeby ciemne istoty odeszły, żeby się skończyły. Trochę to brzmi życzeniowo i trochę jakby z powieści science fiction, ale żyjemy dziś w świecie, w którym widzimy masową zmianę świadomości. Słuchajcie, ludzie z bezpośredniego mojego otoczenia donoszą mi: Zigi, co się ze mną dzieje? Ja zaczynam widzieć rzeczy, których nie widziałem. Piszecie do mnie wy o tym też, ale nawet ludzie najbliżsi mówią mi, że nagle przychodzą do nich sny, których nigdy nie mieli, sny rzeczywiste. Takie, z którymi ja już też obcuję od wielu lat, dziś są udziałem moich bliskich. Wow! Oni dotychczas, nie wiem, czy oni mi wierzyli, no słuchali, ale może traktowali je z przymrużeniem oka, a oni mi mówią dziś to samo. Mam rzeczywiste sny, w których znam miliony kolorów, których nie ma tu na ziemi. Widzę to, co ty widziałeś. Ja tak naprawdę nie wiem do końca, czy to samo, ale na pewno widzą więcej. Zatem w miarę jak przechodzimy do nowego paradygmatu, ciemne siły tracą kontrolę nad ludzkością. One potrzebują zabrać nas ze sobą w większości, I one zrobią wszystko, bo słuchajcie, jeśli ciemne siły pozostaną same, gdyby wszyscy ludzie dziś światli przeszli do innego świata, który dziś wybruje z częstotliwością, będę się trzymał już tego nazewnictwa, 5D, ale zupełnie inaczej niż ciemne siły, które nie są w stanie uzyskać tych wibracji 5D. Jeśli my ich opuścimy, oni staną się niewydolni, nie będą w stanie przetrwać, bo nie są w stanie kreować i nie są w stanie czerpać energii, bo energia pochodziła z nas. To jest ich koniec. Więc musimy być świadomi tego, że oni zrobią wszystko, żeby pociągnąć nas w dół. I to są, słuchaj, to są takie drobne rzeczy. Kiedy hejtujesz kogoś na kanale, chociaż tobie się to może wydawać niewinne, bo ty tylko napisałeś komentarz, nic wielkiego. Nieważne. Nawet nieważne, że ty sobie przyznałeś prawo do tego, no bo jak to? No przecież wolna wola, nie? Nieważne. Ale właśnie w ten sposób zostajesz ich owieczką, którą będą ssać do swojego końca,
bo właśnie zszedłeś na poziom niższych wibracji. Oddałeś im swoją energię. Nie musisz tego poczuć, ale spróbuj. Spróbuj to poczuć. Więc każda negatywna myśl, każdy zły uczynek, każda wypowiedziana z intencją zła, każde zdanie wypowiedziane z taką intencją, każdy hejt, który się pojawił w wyniku twojego działania, to jest właśnie oddanie swojej energii im i pozostanie na upadłej linii razem z nimi. No, będą mieli ssać z kogo energię. Czy chcesz tego? Mnie tutaj zależy na każdej żywej istocie, która ma duszę, ażeby nie pozostała z nimi. Dobra, kurczę, mi się teraz znowu taka Ewangelia zrobiła, a nie chciałem aż tak na takich tonach, ale dobra. Zigi, wracaj do swojego zdania. Więc patrzę do notatek. Tak, powiem wam, że próbują nas zabrać ze sobą. Nie dajmy się. Ten czas, w którym żyjemy teraz, jest kluczowym okresem w historii ludzkości. To jest, powtarzam to już 58 raz, nie było takiego czasu i nie będzie takiego czasu jak teraz. Jeśli zdasz sobie świadomość z tego, to zrozumiesz, że urodziłeś się w tym czasie nie po to, żeby dotrwać do piątku, zrobić grilla, wypić piwo i przeczekać do nieszczęśliwego poniedziałku, żeby znowu pojawił się piątek i grill. Nie po to tu przyszedłeś. Przyszedłeś zrobić znacznie ważniejszą rzecz. Jesteś Bogiem i jesteś Twórcą. O, aż żabka zamruczała. Tak, to nasza ostatnia szansa, by porzucić stare życie. Aż mi zwiat zawtórował. Dziękuję ci. I zacząć żyć od nowa. Nowym życiem. Porzucić stęchliznę tego świata i zaczerpnąć tego świeżego powietrza. Nikt tego nie zrobi za ciebie. Nikt nie przyjdzie. Żadne energie ci nie pomogą, które tu przychodzą, jeśli ty tych energii nie zaczerpniesz. Idzie fala, ale ty musisz na tę falę wskoczyć. Hej, dasz radę. Ciemne siły ciągle trzymają nas w swojej uwięzi, a usiłują cię przekonać, żebyś zeskoczył z tej fali, ale jeśli uda się nam uwolnić od nich i przejść do naszego nieskończonego potencjału, to wszystko będzie dobrze. Panowanie sił ciemności dobiega końca. One już przestają mieć moc. Przestają mieć moc nie dlatego, że opadają z własnych sił. Przestają mieć moc, ponieważ coraz więcej ludzi już tej mocy im nie użycza. Kiedy pojawiło się tak zwane ujawnienie w Kongresie Amerykańskim, słuchajcie, większość ludzi powiedziała z akceptacją: okej, dobra, mówcie nam. No wierzymy, że macie jakieś tam statki, no wierzymy, że macie jakieś tam istoty, ale nie wkręcamy się w ten temat. Tak dziś podchodzą do tego ludzie. No niestety, część ludzi nie. No słuchajcie, jedni ludzie mnie przekonywali do tego, że cały amerykański rząd trzeba wsadzić do psychiatryka, bo rząd zaczął mówić o jakimś UFO, którego przecież nie ma, bo telewizja mówi, że nie ma UFO. Tacy ludzie też są. Szkoda mi ich, ale tak. A więc nie mogą więcej wyrządzać krzywdy, bo tracą moc. One są wyczerpane. Nie są w stanie już wpływać na nasze myśli, chyba że ty dalej na to pozwolisz. I powiem to do tych ludzi teraz, którzy często w komentarzach u mnie mówią, o czym wy tutaj rozmawiacie, skoro wiele ludzi jest krzywdzonych, na przykład poprzez przejmowanie ich umysłu, mind control i tak dalej, i tak dalej. Kochani, posłuchajcie, nie wkręcajcie się w to już. Tej mocy już nie ma. Teraz tylko wy dajecie im moc, żeby mogli to dalej robić. Odejdźcie już od tego. Hello, ich tam już nie ma, nie mają swojej mocy. Tylko wasze przekonanie o tym, że oni dalej to robią, dają im moc i będą mogli to z tobą robić.
odejdź od tego. Aby te pozytywne zmiany stały się rzeczywistością, musisz się skupić na takich energiach jak miłość, współczucie, życzliwość i prawda. Wszyscy jesteśmy połączeni tymi cechami: miłością, prawdą, życzliwością, współczuciem, współodczuwaniem. Nie jest inaczej. To jest czas na zmiany. Okej, Ziggy. Chyba za dużo czasu już poświęciłem na ten temat. Ja jestem o tym głęboko przekonany, że to jest najważniejszy czas, że możemy zrobić dziś wszystko z tym, co do nas przychodzi, pod warunkiem, że złapiemy tą falę, złapiemy tą energię, ale możemy ją złapać tylko wtedy, kiedy z tą falą rezonujemy. Surferzy doskonale to znają. Słuchaj, nie możesz wskoczyć od tak sobie na falę, kiedy nie jesteś przygotowany. Musisz poczuć rytm tej fali i wskoczyć w tym momencie. Teraz. Ani przedtem, ani potem. Teraz. Więc ty musisz się dostroić, a więc pozbyć się energii strachu, lęku, zazdrości, zawiści, wszystkich tych negatywnych energii, oceniania, osądzania, przywalania jeden drugiemu. Odejdź od tego. Bardzo mi żal tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj w komentarzach bardzo lubią przywalić komuś innemu, nie patrząc zupełnie na siebie, bo właśnie taka postawa powoduje, że oni pozostają dalej w tych niskich energiach. Żal mi was, bo macie szansę, ale nie korzystacie z niej. Mimo to kocham was też, równo z wszystkimi innymi. Bardzo kocham wszystkich. Trzymajcie się. Do następnego porannika. Cześć.